Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. W tym materiale opowiem Wam o naszej współpracy ze sklepem HardPC. Na wstępie zaznaczę, iż z ekipą HardPC znamy się od kilku dobrych lat i jakiś czas temu pojawił się pomysł, żeby nawiązać właśnie współpracę. I oficjalnie od grudnia 2023 roku tą współpracę nawiązaliśmy. Zaraz opowiem Wam, z czym to się je, jakie przynosi to korzyści. Natomiast na początek też kilka słów ode mnie odnośnie tego, dlaczego zdecydowaliśmy się na współpracę ze sklepem HardPC. Przede wszystkim wyróżnia ich na tle innych sklepów internetowych, szczególnie tych dużych molochów, naprawdę bardzo prokonsumenckie podejście do klienta, co przekłada się na wsparcie pozakupowe, co przekłada się na fachową, naprawdę na wysokim poziomie pomoc w doborze komponentów w różnych budżetach, bo wiedzieć musicie, iż w HardPC zamówić można komputery w przeróżnych budżetach i tych najniższych, i tych wyższych, i tych najwyższych, szczególnie tych najwyższych, kiedy rozpoczęli współpracę z nami. To jest jakby zupełnie oddzielny dział. Na stronie HardPC możecie zobaczyć w dziale zamów komputer oddzielną zakładkę komputery Xtreme Hardware, która to zresztą cały czas sukcesywnie będzie aktualizowana o nasze kolejne zrealizowane wcześniej projekty. Sklep HardPC na ten moment cieszy się już dużą rozpoznawalnością. Coraz więcej osób uderzy do nich, że tak to określę, w temacie składania komputerów w różnych budżetach, bądź też po prostu kupna komponentów, akcesoriów, gadżetów wszelkiej maści związanych z tym rynkiem. Też bardzo dobrym tutaj przykładem na jakość usług, jakie HardPC świadczy, jest chociażby fakt, iż w plebiscycie na portalu IT Hardware HardPC został wybrany przez czytelników, użytkowników jako jeden z najlepszych sklepów internetowych świadczący usługi w dziedzinie IT. Także no, samo to mówi za siebie. My jako Xtreme Hardware generalnie rzadko nawiązujemy współpracę z zewnętrznymi firmami, ponieważ dla nas bardzo ważna jest rzetelność, odpowiednie podejście do ludzi i jakość. Mamy swoje wymogi, mamy swoje bardzo restrykcyjne wymogi, których się trzymamy i HardPC absolutnie jest sklepem godnym polecenia, godnym zaufania. Jakość usług, jakie świadczą i przede wszystkim podejście, jakie mają do ludzi, jest na najwyższym poziomie. W związku z tym jesteśmy absolutnie pewni, że jest to dobry wybór i nasza współpraca przełoży się na masę wspaniałych konfigów. Już zresztą mamy pewne realizacje za sobą i kilka zamówionych, bardzo konkretnych konfigów przed sobą, które zresztą zobaczycie za czas jakiś na naszym kanale. To, co jest bardzo istotne, to to, że przede wszystkim zarządzający HardPC to po prostu dobrzy ludzie. Krótko i na temat. Są to dobrzy ludzie, uczciwi ludzie i dla mnie to jest najważniejsze. No dobra, ale czym tak w ogóle jest Xtreme Hardware? Kim jesteśmy? To jest informacja dla tych osób, które nas nie znają. Bo wiadomo, ci, którzy znają nasz kanał, znają nasze realizacje, znają nasze testy, podejście do tematu i tak dalej, doskonale wiedzą, czym się zajmujemy. Natomiast chciałbym tutaj też trafić do osób, które dopiero pierwszy raz się na przykład z nami spotkały. Czym wyróżniają się komputery Xtreme Hardware na tle innych maszyn? Jeden aspekt to piękno, bo bardzo często ludzie, którzy odbierają nasze maszyny, mówią, że są to po prostu dzieła sztuki. Często są takie sytuacje, że nawet zanim włączą sprzęt w domu, to po prostu podziwiają go, lubią go oglądać, dzwonią do znajomych na zasadzie wpadnij, zobacz co mam i tak dalej. Także jest to bardzo przyjemny aspekt. No bo jakby nie patrzeć, stawiamy na jakość, stawiamy na każdy detal i dobieramy nie tylko komponenty, ale wygląd w taki sposób, żeby ta maszyna była unikalna. Nie ma dwóch takich samych komputerów, które zbudowaliśmy, nawet jeżeli komponenty są takie same, jeżeli chodzi o model karty graficznej, tak, bloku wodnego, o budowę i tak dalej, to każdy konfig jest całkowicie indywidualnie dobrany pod zajawki, potrzeby, zachcianki, widzimisię osoby, dla której maszynę budujemy. Czyli bardzo często kiedy rozmawiam z danym widzem i pytam się go, w jakim kierunku artystycznym chciałby pójść, to po prostu pytam się o to, czy ma jakieś ulubione uniwersum, czy to książkowe, czy serialowe, czy filmowe i tak dalej, albo nawet w jakim pomieszczeniu komputer stoi, jeżeli chodzi o wystrój wnętrza, kolor ścian i tak dalej. No chodzi o to, żeby ten sprzęt był nie tylko maszyną do pracy, do zabawy, ale też pięknym dziełem, które urozmaica pomieszczenie, w którym stoi. I bardzo często ludzie mają taką tendencję, że dzwonią na przykład do swoich znajomych i zapraszają ich po to, żeby opić komputer dosłownie, albo patrzeć na niego, podziwiać go, jarać się tym. No, dla nas na przykład w momencie, kiedy dany widz odbiera sprzęt,
to niesamowicie satysfakcjonujący jest ten element, kiedy widzimy, jak człowiek się po prostu jara, jak nie może się napatrzeć na tą maszynę. Bardzo często dzieje się tak, w zasadzie to praktycznie zawsze, że kiedy pokazuję klientowi już przy odbiorze maszyny, jak dany sprzęt się zachowuje, prezentuje osiągi, temperatury, jak jest cichy, pokazuje różne bariery, jakie porobiłem w systemie operacyjnym, podgląd w czasie rzeczywistym, na przykład na OSD w HW-Info 64, w MSI, Afterburnerze, różnych barierów, takich jak taktowanie, wiadomo, procesora, taktowanie karty graficznej, temperatury pamięci, temperatury VRM, temperatury sekcji zasilania karty graficznej, właśnie VRM, też płyty głównej. No, masę różnych aspektów dla ludzi, którzy lubią w czasie rzeczywistym podglądać sobie pracę konfigu. To większość ludzi nie może się na tym skupić, bo patrzą w ten komputer jak w obrazek i po prostu jarają się. No, to jest niesamowite doświadczenie, kiedy buduje się taką maszynę, masę serca, pracy, energii, czasu wkłada się w jej realizację i człowiek, który przyjeżdża, jest zachwycony, co zawsze przekłada się na to, że za każdym razem sprzęty przekraczają wszelkie oczekiwania ludzi, jakie wobec nich mieli, więc no, po prostu bardzo nas to cieszy i cieszymy się, że możemy spełniać marzenia ludzi, którzy do nas się po prostu zgłaszają. Więc to jest jeden aspekt, a drugi to poziom regulacji wydajnościowo-napięciowych, ponieważ każdy konfig w pełni precyzyjnie reguluje pod względem tego, jak zachowuje się procesor, jak zachowuje się karta graficzna, ustawę pamięci, w tym drugi, trzeci rząd timingów, tak żeby zmaksymalizować wydajność danej jednostki przy równoczesnym zachowaniu jak najniższych temperatur, nawet pod pełnym obciążeniem, bo zawsze kiedy testuję komponenty, konfigi nawet, które są stworzone do gier, to stawiam przed nimi tak ogromne wymagania, że ludzie, którzy na tych maszynach grają, czy nawet będą pracować, nie są w stanie się do takich obciążeń zbliżyć. Co za tym idzie, moje bardzo restrykcyjne podejście przekłada się na to, iż komputery pracują cicho, wydajnie i chłodno. Poprawiam drastycznie takie aspekty jak zachowania procesora w kontekście poboru prądu. Poprawiam drastycznie kwestie związane z wydajnością, ponieważ utrzymanie bez żadnych throttlingów stałych taktowań na wysokim poziomie na współczesnych procesorach, ustawienie na przykład w przypadku Inteli rdzeni PE pod systemu pamięci Ring, czy wysokie taktowania pamięci DDR5 wraz z poprawionymi timingami pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu, przekładają się na wydajność niemożliwą do osiągnięcia na konfigach, które pracują na ustawieniach fabrycznych, albo też regulowanych przez osoby mniej zaawansowane. Tak? Poświęcam na ten aspekt, na same regulacje kilkadziesiąt, nawet czasem kilkaset godzin przy danym konfigu, w zależności od tego, do jakich zastosowań ma ten konfig być wykorzystywany. Także podsumowując, maszyny, które tworzymy, są dopieszczone pod każdym możliwym względem. I też w przyszłości będę Wam pokazywał różne materiały, wrócę do omówień z pokazaniem tego, jak dany konfig się zachowuje. Jak zamówić komputer wykonany przez nas, Xtreme Hardware, poprzez stronę HardPC. Na głównej stronie HardPC należy wejść w zakładkę komputery i podzespoły. Macie tutaj różne podkategorie, m.in. zestawy komputerowe wykonane bezpośrednio przez HardPC w różnych budżetach i widnieje informacja komputery Xtreme Hardware. Należy oczywiście w tą podkategorię kliknąć. Możecie zapoznać się na oddzielnej stronie z różnymi konfiguracjami, jakie zbudowaliśmy. Zachęcam do przejrzenia sobie zdjęć, przeczytania opisów. Macie tutaj wiele informacji na temat nas bezpośrednio. Strona ta będzie też aktualizowana cały czas o różne nasze nowe konfigi, które wykonamy, bądź które wykonaliśmy, a jeszcze nie są tutaj dodane. Warto sobie przeczytać w galerii danego konfigu opis, gdzie są wyszczególnione podzespoły, zarówno hardware, jak i custom LC, opis, do czego komputer dany służy i tak dalej, i tak dalej. No i na samym dole strony macie pytania i odpowiedzi. Tutaj od razu udzielone są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Natomiast wiadomo, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć jeszcze więcej, to należy skontaktować się bezpośrednio z HardPC na podanego maila na dole strony. Do tego maila również mam ja dostęp, także bezpośrednio odpisuję na pytania. Po pierwszym kontakcie mailowym, kiedy mamy już ustalone mniej więcej konkrety, to po prostu przechodzimy do etapu rozmowy telefonicznej, gdzie te konkrety dopinamy, ponieważ nigdy nie da się takich rzeczy mailowo załatwić, trzeba po prostu porozmawiać i to jest zupełnie normalny proces, naturalny.
Należy być przygotowanym na to, że ja zadaję masę pytań, daję też dużo od siebie wiedzy, także jestem bardzo otwarty i zachęcam do tego, żeby zadawać jak najwięcej pytań odnośnie danego konfigu, odnośnie po prostu tego, jakie korzyści płyną z doboru takich, a nie innych komponentów. No i oczywiście ustalamy również, w zależności od tego, jaka jest skala skomplikowania danego projektu, więcej konkretów odnośnie tego, jakie są koszty wykonania tej maszyny. Oczywiście koszty wykonania konfigów z Custom LC to zupełnie inna liga niż koszty wykonania konfigów z IO. Natomiast to wszystko zawsze są ustalenia indywidualne. Okej, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do kontaktu, do zapoznania się ze stroną HardPC. Zamawiajcie tam komputery w różnych budżetach, bo naprawdę ekipa HardPC robi dobrą robotę i te komputery również są oczywiście przetestowane, wstępnie ustawione, także nie kupujecie kota w worku. Nie będzie sytuacji takiej, że karta graficzna będzie Wam zwisać ze slotu PC Express, jak to nieraz na różnych forach można było zobaczyć, kiedy ktoś zamawiał kompa w danym molochu. Komputery również są pancernie zapakowane. Tutaj mówię o kompach składanych bezpośrednio przez HardPC, natomiast jeżeli chodzi o nasze maszyny, no to wiadomo, jest to zupełnie jeszcze inny poziom działania i nasze komputery, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o Custom LC, zawsze należy odbierać przyjeżdżając do nas. Nie wysyłamy sprzętu kurierem, są to zbyt drogie komponenty, zbyt dużo czasu, energii, pracy wpompowujemy w wykonanie danego projektu, a poza tym no, dla nas bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć reakcję osoby, dla której maszynę zbudowaliśmy. To jest jedna z najwspanialszych w tej dziedzinie rzeczy, emocje, kiedy widzimy po prostu szczęście człowieka, który odbiera konfig. No dobra, zapraszam Was serdecznie do kontaktu, pozdrowienia i wszystkiego najlepszego. Cześć.